zrobić. No i dupa. To się mi nie mogło udać. Ale teraz tam ma zielone światło, bo nie ma buni. Wiesz. Jest tam królem, no. Ale on wcześniej buni też się bardzo nie bał, też tam uciekał. Ale tu kiedyś widziałem. Co on na drzewie jest? Nie, nie ma go na drzewie. Przecież spierdzielił na tamtą stronę. Co ty robisz? Ugryź. Kiedyś go widziałem tam, jak po jabłonkach. Po jabłonkach? No. No, on tam siedzi pewnie i teraz będzie ci na nosie grał, Gryniu. Ale wynurzył się z ogródka, miałczał, tak jakby mówił, że idzie do nas. A spał z dzieciakami dzisiaj w ich pokoju. No, bo on lubi w towarzystwie. No, ale jak usłyszał, że ktoś wychodzi o... która to była? Piąta? To tak. To od razu przecież wystrzelił. No bo u niego nie ma reguły, on nie śpi w nocy zawsze, tylko... Znaczy nie śpi w domu. Nie w każdą noc śpi w domu, o tak to chciałam powiedzieć. No dobra. Ugryź, on nie miało wróci. Być fascynujące wideo, ale... Ugryź. Ale nie wyszło. Ugryź. Jego nie ma na drzewie. Ugryź, chodź. No chodź. On tam gdzieś miałczy. Już jest, zobacz. Przeszedł sobie? Tak, zobacz. Gdzie on jest? Słyszysz go? Ja cię słyszę, kochanie, ale nie wiem, gdzie jesteś. A tu jesteś, mój skarbeńku, ale ja cię nie wezmę na ręce. Nie, bo to się źle skończy. I dla mnie, i dla ciebie, kochanie. Ale jesteś piękny, mądry kotek. No uwielbiam cię. Ale jesteś wspaniałek. Ale jak spadniesz, to będziesz musiał szybko uciekać. Po co ci to? No naprawdę. Weź, no idź się zajmij czymś gdzieś tak bez ryzyka, co? Możemy się umówić? Idź, kochanie. Idź, bo cię ugryź będzie chciał tutaj maltretować. No nie wiem nigdy, czy on się chce z nim bawić, z tym kotem, czy on chce go... Po prostu jakiś instynkt mu podpada, że trzeba zjeść. No nie mam pojęcia, o co to chodzi. Ale nie chcę sprawdzać, bo za bardzo lubię jedno i drugie. To małe to może mieć problem z przeżyciem, a to drugie może mieć problem z widzeniem. Jakby go tak chciał kotek podrapać po pysku, to... Ale jesteś słodziak. No uwielbiam cię, kiteczku, wiesz? Kici, 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 kici. No nie mogę cię wziąć na ręce, tak cię kiciam, że chcę cię zobaczyć, ale no przecież cię na ręce nie wezmę. Miau. No i co teraz? Przeskakuj do sąsiada, tam jesteś bezpieczny. Jezu, jak on wysoko włazi. A jak nie będzie umiał zejść? Halo, niunio. Żebyśmy cię nie musieli znosić stamtąd, co? Ale gangusio, kochany. Ale jesteś master of disaster, no po prostu jesteś cudny. Najcudniejszy jesteś. Ugryź tak łatwo się na kici, kici, kici. Ale jesteś fajny kocur, chodź kochany, chodź. Nie, on tak nie wie sam, co on ma ze sobą zrobić. Schodzi, no schodzi, weź go zawołaj, ugryzia. No idź, idź do swojego Pawełka. A ty złaś, Kamoniu. Złaś i uciekaj mi stąd. No już. No umiesz to zrobić, kiteczku, umiesz. Nie pajacuj, że nie wiesz co robić. Chodź. Idziesz? Idź, idź, idź. Tak. No ale na ręce cię nie wezmę, skarbeńku. Przecież to będzie tragedia. Będzie i mnie i ciebie atakował. No po co nam to? Ja cię nie obronię, jak cię będę miała na rękach, wiesz? Ty lepiej idź. Ty lepiej idź. Upoluj jakąś mysz. A potem wróć na śniadanko. Dobra? Do swojego bufetu. Dawaj. Dawaj, kochany kocie. No nie, on se tu spaceruje, teraz jest na domku. Tylko proszę mi tu pazurów nie ostrzyć na tym domku, bo się pogniewamy. Mało masz drzew w tym ogrodzie? Gryśku, weź, to się nie zbłaźnij. Dobra? On ci ucieknie. Choćbyś nie wiem jak się starał, to on ci ucieknie.
Jeszcze sobie jaja z ciebie robi, rozumiesz? No. I'm so sorry. No. Tu będziesz czekał na niego? Kitonzo, mógłbyś mnie wkurzać psa i iść na drugą stronę tego płotu, albo biegnij do domu. No teraz zapraszam pana. Słyszy? Nie mówię, jak się chodzi. I czekaj, ona się dotknąć nie da. Proszę mi tu nie szczekać. Cicho bądź. No weź no, zachowuj się. To jest twój ziomek. Rodzina to jest. Człowieku, nie człowieku, psie ty. No dobra. Ja widzę, że ta sytuacja się nie rozwija zbyt wartkowo, w związku z tym zostawiam to towarzystwo, bo tu kot będzie na złość psu się mył na jego oczach i po prostu mam wywalone na to, co tu ugryźć. Czy szczeka, czy nie? Czy stoi nad nim? Kitonzo! No weź, no idź. Idź gdzieś się schowaj. Do domu, na taras. Proszę cię. Dobra. Dobrze. No weź ugryź ze sobą, może on pójdzie. Jak ugryź pójdzie, to ty się może przemieścisz wreszcie, co? No dawaj, kocie. Ale jesteś spryciarz od razu, wiesz. No dobrze, to już coś. Koniec balu, drodzy państwo. Ugryź teraz już jest wolny. Nie, no nie wolny, bo on myśli chyba, że gdzieś wreszcie dojedzie, ale to tak nie działa. Aki tak jest już po drugiej stronie. I to by było na tyle. Kina. Naszego zwierzyńca. No, ja słyszę, że jesteś. Słyszę, Nionio. Ale już kończę ten film, dobra? Wylazłeś tu? Ty jesteś cwaniak. Ty jesteś cwaniak najsłodszy. Oj, chodź. Chodź ze mną pod wiatr. Ugryź poszedł Pawełkiem, wiesz? Ale jesteś super. Tu się patrz. Tu. Ale jesteś wystraszony trochę, co? Jesteś? Za ciepło tu? No i co teraz? No, ugryź cię już tutaj szuka. Dobra, weź no, uciekaj już. Wóz z węglem po prostu. I jeszcze taki mało... mało kumaty jesteś, ugryź. O, już go dawno tutaj nie ma, nie masz co szukać. Nie masz co szukać, kochanie, już poszedł. Dobra, teraz już naprawdę kończę ten film, bo nic się tu istotnego raczej nie wydarzy. Szuka. Szuka, szuka, gościa. Kitka tu już nie ma, kochanie, chodź. No dobrze, moi drodzy. Takie to są rozgrywki. Ugryziowo-kitkowe. Około w pół do szóstej nad ranem. Nie nad ranem, bo już jest rano po prostu. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.